Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka z Alaskan Road Truckers. I jak widzicie, samochód, który dopiero co odzyskałem, nie? Ten mój z DLC, na szczęście darmowy, znowu zniknął. No ale to mi nie przeszkadza, bo w każdym momencie go mogę wyciągnąć z komputera, tak jakby. Troszkę dobiłem, jeżeli chodzi o punktację, to wam pokażę na szybko. Dorobiłem się czwartej licencji D oraz dokupiłem warsztat oponiarski, który za chwilę wam pokażę. Przy okazji zyskałem 400 punktów, a za co nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że jak kupiłem ten warsztat oponiarski, to mi tu 200 chyba wskoczyło do przodu. Może tak to działa, może nie, trudno mi powiedzieć. Jak widzicie, również spada mi reputacja. Bo coś dziwnego się wydarzyło. Dojechałem do miejsca docelowego, chciałem odepiąć, znaczy odpinałem przyczepę, naczepę i poszedłem ją oddać, nie? Żeby zyskać pieniądze. W tym momencie gra mi się powiesiło, wywaliło mi całkowicie fatal error i tym podobne. Po załadowaniu z powrotem gry, gdzie powinniśmy znowu tą przyczepę załadować, znowu wjechać na ten placyk do parkowania, nie? Żeby uzyskać te 5 gwiazdek. No już mi gra na to nie pozwoliła. Nie mogłem podjechać do przyczepy, bo pojawiła się pomiędzy ciężarówką a naczepą niewidzialna ściana. Jeśli będziemy kiedyś w tym miejscu, to wam pokażę jeszcze, bo tego nie naprawię do tej pory, bo ta ściana tam dalej stoi, nie? Musiałem anulować całkowicie ten transport, a to się wiązało z jedną gwiazdką, nie? Także mi wszystko spadło w dół, na łeb, na szyję. Ale to odbijemy sobie w trakcie. Pokażę wam, jak wygląda warsztat oponiarski od środka. Oczywiście tu światła nie mają, nie wiem po co. Podniesiemy sobie kolegę do góry. Ok. I mamy dostęp do tego samego, co mamy na mieście, nie? Czyli zakup opony, podmianka i wymiany felg. Na tą chwilę my i tak korzystamy z tych opon, a nie muszę nic dokupywać, także jest spoko na tą chwilę. Jedynie co przydałoby się za jakiś czas wymienić, to jest akumulator, bo już ma tylko 40%. Także jak znajdziemy, gdzieś po drodze kupimy, to wymienimy. Bo chyba nie mam przy sobie, nie mam przy sobie wolnego akumulatora. A jeszcze wam inną ciekawostkę powiem. Bo jak widzę. Ok, czekałem, niech zjedzie, bo troszkę za głośno było. Jak widzicie, mamy już połowę, znaczy połowę, mamy przejście pomiędzy wiosną a latem. Od połowy wiosny ja już nie śpię. W ogóle. Nie chodzę spać. Temat załatwiam pijąc napojami energetycznymi i kawami. Na przemian. Napój energetyczny, jakaś woda smakowa, żeby nie pić tylko i wyłącznie energetyków. I od tych kilku dni utrzymuję życie i energię na prawie maksymalnym poziomie i jeszcze mnie głowa nie bolała. Zobaczymy, ile chłopak wytrzyma. Ale to wszystko w trakcie. Na tą chwilę, moi drodzy, z racji, że już mamy licencję D, to może sobie dzisiaj pojeździmy właśnie z czymś z licencji D. Czyli wyłączmy wszystko. Za dużego wyboru widzę na razie nie ma, przynajmniej nie tutaj. Uszkodzone maszyny. Ok. Albo uszkodzony walec. A może pojedźmy z uszkodzonym walcem? Może po drodze ogarniemy jakiś punkt jeszcze. A propos punktu, właśnie to wam coś jeszcze pokażę zaraz. No, złap się tutaj, świetnie. No bo przebiegniemy się ten kawałek, bo tylko chcę do twojej miejscówki podejść. Tędy chyba się nie da wejść, nie? Nie, szkoda. Mógłby skrót, nie? Dwie rzeczy. Po pierwsze, ta skrzynka tutaj, ona jest zepsuta. Jak widzicie, latarka, która tutaj była od samego początku, ma 0%, nie? Kurtka, która tutaj była, też była zużyta do 0%. I już ją wyrzuciłem, bo po co mi to przeszkadzała. Latarkę zostawię, bo do latarki ewentualnie można dokupić baterię w sklepie. Widziałem taką opcję.
Ale co? Aha, to chciałem wam pokazać. Mapę. Tak to już sytuacja wygląda, nie? Także powoli zbliżamy się do końca, jeśli chodzi o zdjęcia. Można podejrzeć? Można podejrzeć. No to mega. Spoko. Taka nasza historia, nie? Gdzie już byliśmy, co oglądaliśmy. No też spoko opcja. Na mapie sobie zobaczmy na szybciocha. Wyczyś kolego. Pokaż mi punkty zainteresowań. O właśnie. My pojedziemy tutaj. To może sobie tego ogarniemy, bo zazwyczaj czasu jest na pasa nadrzu, nie? Może sobie ogarniemy tego po drodze. Ten jest ciekawy, tak schowany z boku. Też ogarniemy. Na dobrą sprawę południe. Mamy prawie czyste, jedno zostało. Tu pojedyncze sztuki i całą północ jest spoko. Okej. Jakoś to ogarniemy. Raczej nie dzisiaj, ale w najbliższych 2 godzinkach będziemy mieli, podejrzewam, z głowy. A teraz ja śmigam po zlecenie. Także widzimy się na miejscu. Jak już będę dojeżdżał, to znowu się słyszymy. Ok, dojeżdżamy już do miejsca docelowego. Czy my tu już byliśmy kiedyś? A może i byliśmy? Tak, byliśmy. Tu wjeżdżaliśmy kiedyś, pamiętam. W tamto miejsce. Tak, otóż to. No tak, to był taki daleki wyjazd. No w porządku, pamiętam już. Pewnie to o tego walca będzie chodziło, co? Ja się tutaj ustawię może po części. I powiem wam szczerze, ostatnio jechałem z taką przyczepą i chyba twórcy naprawili ten problem, bo już normalnie dało mi się nią skręcać, nie miałem żadnego kłopotu. Także zaraz zobaczymy, jak będzie z tym walcem. Dzień dobry pani. Uhu. Ja rozumiem, że lato idzie, ale niech się pani trochę ogarnie. Ładny. Chciałem powiedzieć konik, nie? Ale to nie jest konik, to jest bardziej reniwer, nie? Czy coś na deseń. No, wie pani co, ale te brwi to ma pani zabójcze, nie? Zabójcze. Dobrze, bierzemy kategorię D. Uszkodzony walec. 7 godzin mamy. Ok, ogarniemy na szybciocha. Spoko. Ładny sprzęt. Ciekawe, co ma uszkodzony. Pewnie panem złapał, nie? A przebite koło? To było głupie, nie? Światełka możemy już ogarnąć. Okej, okay, kręć dobrze, kolego. Pięknie. Dawno tak dobrze mi się nie udało. Pięknie, kolego. Pamiętajcie, że tam było w ustawieniach tego zlecenia 144 punkty doświadczenia. Postaramy się dojechać bez uszkodzeń. Czy dzięki temu dostaniemy coś więcej? Sprawdzimy co. No to ok, jesteśmy gotowi. Tym sprzęciorem dzisiaj śmigamy. Ale zanim ogarnijmy sobie coś po drodze. Ciebie. Otóż to. Aha, jeszcze jedna sprawa. Musimy pamiętać, że napoje energetyczne i tam wody smakowe mają ważność 24 godziny. Kawy chyba tylko 6.
W sumie za chwilę ją wypijemy. Wyjedź kolego na drogę, machniemy kawę i śmigamy. Widzicie? Powiedzmy, że prawie bym go uszkodził, nie? Jeszcze raz, bym to większym łukiem. No to, że zachodzi, to sytuacja jasna, ale już się nie blokuje przy skręcaniu. Można mocniej skręcać. O, wtedy już mieliśmy problem, nie? A patrzcie, ona się zgina prawie na 90 stopni. I to jest, to już jest spoko. Znaczy, że już zaczyna działać. Nie mam tego problemu co wcześniej. Dobrze, jak już jedziesz, to machnij sobie kawę. Co ciekawe, w momencie, gdy on tę kawę pije, tak jakby puszczał gaz. On nic nie robi, nie? W tym czasie. Także trzeba uważać, kiedy się tę kawę pije. Bo można skończyć na drzewie. O-o. Okej, okay, zdążył na styk. Świetnie. No jedź, jedź, jedź. Potrzebuję więcej miejsca. Pięknie. Dobrze, to ja starym stylem, jak to mamy w zwyczaju w tej serii, uruchamiam turbo i widzimy się, słyszymy się na dojeździe do punktu zainteresowania. W sumie dość blisko, bo właśnie jestem tylko parę mil, także do usłyszenia. Ok, powoli dojeżdżamy. Kurczę, na samym początku chciałem wam pokazać samochód dookoła, nie? I prawie się na drzewie skończyło. Prawie. By było po ptakach, jak to mówi mój świętej pamięci wujek. Gdzie my tu mamy ten punkt interesowań? Tam, ok. Sobie jakiś myk tu zrobimy. Bo musimy jakoś nawrócić, nie? Czy tu się zmieścimy? Ty gdzie tu wjeżdżasz? Tu nic nie ma dla ciebie. Ok, jak się dobrze nakręci, to się zmieścimy. Spoko. A tu co? Otwarte? Halo, jesteś w domu? Halo? Nie ma nikogo. Kurczę, jaka ładna miejscówka, patrzcie no. Co to niby jest? Denali Visitor Center. To już część podobnym byliśmy ostatnio, nie? Okej. Okay. No dobrze.
Zobaczmy, co to dokładnie jest i jedziemy dalej. Ładne belki. Można skorzystać? Nie można, szkoda. Gdzie ja idę? Tutaj mam iść, chłopie, już zapomniałeś. Miejsce witające odwiedzających Park Narodowy Denali. Centrum zostało zbudowane w 2005 roku i służy głównie jako centrum informacji turystycznej i punkt początkowy większości szlaków. Wewnątrz znajdują się również eksponaty, z których można dowiedzieć się więcej o parku. Centrum jest otwarte jako tylko w sezonie turystycznym. Kurczę, my już byliśmy czymś podobnym, nie? Mam wrażenie, jakbym coś takiego samego już czytał. Chyba, że my tu byliśmy, ja nie zrobiłem zdjęcia, bo to też jest możliwe. Nie zdziwiłbym się. Cyk. No, pokaż, pokaż, kolego. Jaki ładny misio. Może być, świetnie. Odhaczone? Odhaczone. Czyli teraz na dobrą sprawę tutaj nic po drodze nie mamy. No to jedziemy już do samego końca. Okej. Łapie, machnij sobie energetyka. Co ci szkodzi? No i popatrzmy, zmieścimy się. Spokojnie. Teraz bym naprawili te przyczepy, to jest miodzio. Chyba, że ten błąd tylko u mnie wyskakiwał. No, nie, może nie wnikam. Dobrze, także moi drodzy, znowu standardowo uruchamiam ten dziewiąty bieg niewidoczny, czyli Turbo Hyper Extra Warp 7. Jedziemy.
No i powoli dobijamy do miejsca docelowego. To mnie ciekawi. Chyba tu będzie wjazd, co? Tak, tutaj jest wjazd. Nie do końca było widać. Zmieścisz się? Zmieścisz się. Ok, spróbujemy zaparkować tym czymś. Gdzie masz lusterka? Tyłem. Widzisz, jak się ładnie łamie? Spokojnie. Tylko troszkę inaczej zachodzi. No właśnie, bo tu byśmy mogli ją uszkodzić, a tego nie chcemy. Troszkę inaczej zachodzi niż normalna przyczepa. Naczepa. Kręć mocno, bo tu musimy nawrócić kolego. O, widzicie? 90 stopni i spokojnie daje radę. Pięknie. No, a przesadziłem trochę. Okej. No, przegiąłeś pałę strasznie. Tyle miałeś czasu, a i tak to zepsułeś, nie? Chyba, że można i tak. Okej, może być. 3 minus. No i udało się dostarczyć naczepę bez uszkodzeń, chociaż jeszcze nie mówię hop, żeby czasem się nie uszkodziło przy zdejmowaniu. W tej grze to już wszystko jest możliwe. Także może jeszcze nie mówmy hop. Okej, nie uszkodziło się. I teraz najważniejsze, czy kam się czasem nie powiesi w tym momencie. Tak jak ostatnio. Cześć kolego. Przywiozę ci walec z przebitym walcem. I zobaczcie sobie, nie ma nic więcej doświadczenia. 144. A to wiecie dlaczego? Bo ostatnio jak jeździłem, jeszcze w trakcie tej wiosny, początku wiosny, zdobywałem więcej doświadczenia niż było na zleceniu, a to dlatego, że była jeszcze premia sezonowa. Tak mi się wydaje, że obecność tej premii sezonowej również zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia. Także dopiero dowiemy się chyba na jesień, czy w zimie, nie? Dzięki, stary. Także jedno ogarnięte, a ty może się napij trochę. Wody smakowej na przykład. Gdzieś po drodze uzupełnimy zapasy. I jeszcze nauczyłem się innego zboczenia. Po każdym transporcie sprawdzam kilka punktów w silniku, które można by naprawić, tylko po to, żeby zdobywać dodatkowe doświadczenie, nie? X, 150 XP, świetnie, tu nie wymaga. Nie wymaga, olej można by dolać. Świetnie, znowu troszkę więcej. Płynu jeszcze nie, a reszta jest ok, nie? No i znowu tam 250, znaczy tam ileś punktów dostaliśmy więcej prawie, nie? Dobrze, zobaczmy sobie teraz, czy mamy jakieś ciekawe zlecenia kategorii D, licencji D tutaj w tym rejonie. Albo coś innego. O, na przykład, nie? Czy to będzie kawał drogi? Nie, to blisko. Aha, bo to godzina jest, no to jest ten dzień. Co tu ciekawego? Maszyny stacjonarne. To będzie coś podobnego, co teraz jechaliśmy. To mi się bardziej podoba. To mi się bardziej podoba. Jest to trudne. I do przejechania mamy spory kawał drogi. No to świetnie. To mi się podoba. Jedziemy z awionetką. To jest tutaj, tak? Tak, no to śmigamy.
Mogą tędy wyjechać, nie? Dobrze, ale mamy do przebycia. Ale zlagowało teraz. Mamy do przebycia 50 mili. O, cześć, krówka. Mućki. Halo. Jedziemy. Słyszymy się na miejscu. Już bez przyspieszenia. Po prostu na miejscu. Dobra, okazało się, że gra sobie wymyśliła jakieś śmieszne przejazdy, nie wiadomo gdzie. I zamiast 50 mil zrobiło się, nie wiem, 10 mil może tylko. Także już jesteśmy na miejscu. Okej. Okay. No to mi się podoba taki transport. To pytanie, gdzie ja tu mam wjechać teraz? Chyba tutaj, co? No właśnie, to będzie to pewnie. I to znowu to taka przyczepa. No trudno się mówi. Ale weźmiemy coś nowego. Ja już się przygotuję trochę. Bardzo ładnie. A, tu są skrzydła. Myślałem, że zostały skradzione, nie? Słyszę, ale nie widzę. No ale kurczę, tu ładnie mają, nie? Polatałoby się trochę. Dobry panu, panie menadżer. Awionetkę poproszę, dziękuję. Cyk. Ale tekstury głupieją, nie? Tam ktoś mi pisał w komentarzach, pamiętam. Nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam za najbardziej. Znaczy nazwiska, niku nie pamiętam. Że wystarczyłoby może zejść z ustawieniami. Może by problem zniknął. No ale kurczę, mogliby takie rzeczy ponaprawiać twórcy, nie? Okej, nie uszkodziło się, jest spoko. Pięknie. Świetnie, kolego. I to jest nasz dzisiejszy transport. No, coś pięknego, nie? Napij się przy okazji energetyka, bo i tak będziemy musieli wstąpić gdzieś po drodze do stacji paliw. Może by się udało kupić akumulator przy okazji. A jednocześnie napiło z dwie kawy. Znaczy nie piję dwóch kaw pod rząd. Zazwyczaj robię kawę i energetyka, bo kawa i ta woda smakowa. Ale to wam ewentualnie pokażę. W ogóle sobie ustawmy może jakiś punkt docelowy, co? Wyłącz mi, zostaw mi stację paliw i punkty zainteresowań. Tu by można było wjechać i go ogarnąć. I tego też by można było ogarnąć. No to spoko. Dzisiaj sobie te dwa ogarniemy. No i tak to będzie. Bardzo ładnie. Jedziemy do stacji paliw póki co. Napicie kawy. Może kupić akumulator, bo nie będę się wracał. Dobrze. Ale pierw wyjedźmy tu z tego lotniska. Gdzie też przyczepa dobrze działa. To bardzo ładnie. Oversize, ładnie. Informacyjne lampki działają. Ale przycina znowu. Znowu doczytuje coś, nie wiadomo co. Ta gra ma takie momenty, ona... Nie wiem, czy to jest kwestia przejechania na dalszy moment mapy, czy po prostu sobie nie radzi. Zacznie chrupać, ale były już takie momenty, że tak chrupało, że nic się praktycznie zrobić nie dało przez chwilę. Ale później znowu trzeba działać normalnie, nie? To jest
Tajemnica Policzynela, nie? Czemu się nazywa? Dobrze, ale jesteśmy już na prostej w sumie. Także ja uruchamiam magiczny przycisk turbo i słyszymy się za 130 mil na stacji paliw. Okej, chyba trochę za wcześnie hamowałem. Dojeżdżamy do stacji paliw, gdzie napijemy się trochę napoju, kawy. Staram się utrzymywać ten wskaźnik właśnie tak powyżej, cały czas powyżej 75%, tak pi razy oko. Pod górną granicą w sumie. Łatwiej jest go utrzymać niż później nadganiać. Ma pan może akumulator przy sobie? Halo? Nie masz takich rzeczy. No to trochę słabo. Słabo, kolego. Słabo. A tu takich rzeczy też nie widzę. Nie, tu nie będzie akumulatora, nie? No też... Wątpię, nie? Ale to my sobie gachniemy tak. Gachniemy sobie kawę. Cyk. Jedną sobie kupimy na później. Jeszcze jest lepsza kawa, jest taka potrójna, tylko nie pamiętam, kurczę, jak się nazywała. Wezmę dwie, bo i tak wypiję po drodze pewnie. Okej, okay, niech zadziała, niech zrobi swoje. No co się patrzysz? Nie widziałeś, jak ktoś kupuje kawę? Jeszcze nie wychodzę, proszę o spokój. Bo czekam, aż kawa przestanie działać. No, ładne rowery. Już myślałem, że mu łańcuch spadł, a to jest chyba linka z hamulca, nie? Albo z przerzutek w sumie. Dobre. Machnij energetyka. Cyk. Jednego sobie kup. No i śmigamy dalej. No i patrzcie, wskaźnik prawie znowu pełny, nie? Co ciekawe, te kawy i energetyki jeszcze przy okazji zwiększają, poprawiają stan głodu. Gdzie musimy jechać? Tu musimy jechać. Ok, to my sobie jeszcze machniemy, bo mamy sporo czasu. To miejsce. Ale tu musimy najprawdopodobniej wjechać nie tak, jak to gra pokazuje tu, tylko tu. Oczywiście, tego sobie z tym nie radzi. Zaraz to ogarniemy.
Okej, okay. Tak przycięło, że nie wiem, czy coś tam jedzie, czy nie. No jedzie akurat, okej. Okay. Nie będziemy się pchać. Odjechał, spoko. Masz szczęście. Kurczę, jak przytnie to na całego, nie? I co? To pokazuje mi drogę, a tu drogi nie ma. O-o. No to awaryjny. Niech on nas pominie. Brawo ty. Zawracamy. Zmieścisz się, kolego, zmieścisz się. Brawo ty. To taki szybie podziemny albo co, bo jak to mam teraz rozumieć. W każdym razie chyba gra dobrze pokazuje, że musimy jechać tamtą drogą. Ależ przecina znowu, ja cię kręcę. O-o. Zmieścił się bardzo ładnie. No to te 16 minut to już przejedźmy normalnie. Bez szaleństwa. Bo to co? Najwyżej zostawimy ciężarówkę na drodze i się ten kawałek przebiegniemy. Na dobrą sprawę nic teraz nie widzę, nie? Ale spróbujemy to, jak gra pokazuje, bo gra pokazuje, że niby tutaj jest wjazd. No to zaraz się okaże. Coś tam niby widać, nie? I co? I gdzie ten wjazd? Tutaj jest, okej. Okay. Wbijamy. I nawet widzę już ten punkt tam u góry, widzicie go? To spoko. Chyba się zablokował. Ale dlaczego ty wychodzisz? Kto ci kazał? Kto ci kazał wyjść z samochodu? Ja się pytam. Chyba się bez dyferencjału nie obejdziemy. Okej. Prawie jak SnowRunner, nie? Dobra, zobaczmy co się stało w ogóle. No to się wpakowaliśmy, nie? No to się wpakowałem. Dobrze. I co, kolego? Masz tak niskie podwozie, że stoimy. Robię to tak, żeby za dużo nie kombinować. Nie ten guzik znowu. Przepraszam. Pierwsze, kolego, wyłącz silnik. Szkoda paliwa, tym bardziej zbliża się lato. Ja tam pobiegnę sobie na łapkach. Będzie szybki szpil. Nie. Tam sobie widoki pooglądamy. No te góry ładnie są zrobione. Tylko to podejrzewam jest bitmapa, nie? Tu jest ten punkt. Prawie bym go przegapił. Jak ładnie, dziękuję. W ogóle jest. A, stacja pomp, spoko.
Stacje pomp. Charakterystyczne obiekty stanu służą do transportu ropy naftowej z północnej Alaski na południe. Każda pompa jest w stanie przetransportować 22 tysiące galonów ropy na minutę, czyli aż 754 tysiące baryłek dziennie. No ładnie. Na Alasce znajduje się 11 stacji, ale nie wszystkie są obecnie czynne. Okej. No to machnijmy sobie zwiątko i spadamy z powrotem. Cyk. O, jak ładnie będzie, z rzewkiem i kawałem, kawałem tego, nie? O, pokaż. No, może być. Świetnie. Teraz wracamy do samochodu. Co ja mam z tym samochodem? Do ciężarówki wracamy. I chyba nie mam wyjścia, jak skorzystać z SOS, a konkretnie z przerzucenia znowu na drogę. I teraz mnie ciekawi sytuacja, bo ten SOS czasem nie rozumie, gdzie jedziemy, nie? On jest szansa, że wrzuci nas na drogę powrotną. Zaraz to zobaczymy. Ale od razu włączymy awaryjne, wyłącz dyferencjały wszystkie. Świetnie. I wzywamy SOS. Odchodzi na drogę. O, któż to? I tysiąc plecy, nie? I teraz mi powiedzcie, dlaczego ładunek się uszkodził? I dlaczego mnie tu rzucił? Tam jest droga. No to mnie gra ładnie strollowała, nie? Spróbujmy jakoś, nie wiem, skorzystać z tych płyt betonowych. Kręć kolego teraz na maksa. No ty sobie poradzisz tutaj w terenie, korzystam przyczepą. Tylko nie podoba mi się, że zabrało mi te 5%. To mi się nie podoba. Co, damy radę? Damy radę. Stój tam, stój tam, stój tam, kolego. Widzisz, że mam awaryjne włączone. No. Świetnie. Odbyło się bez większych strat. Tylko te 5% szkoda tego. Dobrze, ale mamy ogarnięty ten punkt. Po drodze mamy jeszcze jeden i też moglibyśmy go machnąć i będzie z głowy, czyli ten. Czyli znowu, moi drodzy, uruchamiam turbo i widzimy się za 200 mil. Słyszymy się za 200 mil.
No okej. No powiedzcie mi, gdzie jest ten punkt, bo go nie widzę. Ale możesz mnie ominąć, chłopie, nie musisz zawracać tam bez przesady, nie? Gdzie go przegapiłem? Pokaż się na mapę. On ma być przy rzece. Po prawej stronie. Czyli tam, tak? Dobrze idę? Chyba go widzę tam daleko. Okej. Okay. Już wam się cofinam. Ja cię kręcę, co za uparte ludzie, nie? To raczej nie ma chyba drogi dojazdowej, co? A to taki komunikat pierwszy raz widzę. Co to znaczy teraz? No bez przesady. Ja tylko chciałem zjechać z powrotem. Widzieliście to? No wysiądź z samochodu, co jest z tobą? Przecież ja nie jadę. Co to się znowu dzieje? Nie mogę wysiąść, patrzcie, nie mogę wysiąść z samochodu. No to ciekawostka, nie? Może zawrócę na drugą stronę, powiedzmy. Nie wiem, tu się zmieszczę. Nie mogę wsiąść z samochodu. No to jest coś nowego. Mapa też nie działa, tylko na escape'ie. Lusterka mogę wyłączyć. Okej, okay, robię tak, robię zapis i za chwilę wracam z powrotem. Nie mam chyba wyjścia, no bo o co chodzi, nie? Także ja zaraz wracam. Okej, w końcu pozwolił. Chyba chodziło o to, że przyczepa tak jakby zachodziła na drogę i on uważa, że cały czas jedziemy. Dobrze, nieistotne. Biegnę szybko do tamtego miejsca zainteresowania i znikamy stąd. Swoją drogą ciekawe, że nie ma do tego miejsca dojazdu, nie? Chyba, że jest gdzieś daleko, o tym nie wiem. Zaraz się przekonamy. Jest punkt. I niby jakaś ścieżka, która komu nie wiadomo dokąd prowadzi. A, można by tu chyba wjechać nawet, o tamtej strony. A tu co jest? Kemping. Okej. Okay. No to bardzo ładnie. Landscape of Wranglers, Elias National Park and Preserve. Okej. Okay. Zatrzymaj się na chwilę i zrelaksuj. To idealne miejsce na przerwę i podziwianie rozległej scenerii Parku Narodowego Wrangler Street, albo co? Elias Wrangler ST Elias. Okej, okay, no niech wam będzie.
Tylko dojście macie kijowe. Ok, gdzie możemy zdjęcie machnąć? O, może być. Ładny misio. Odhaczyło? Mam taką szczerą nadzieję. Ok. Aż bym się chętnie przebiegł tą drogą, z ciekawości, gdzie ona nas zaprowadzi. Tylko kurczę, na ten trochę czasu stracimy. Wiecie co, ja biegnę i to wytnę. Albo co będę wycinał? Podziwiajcie sobie widoki. Takie rzeczy się nie zdarzają wszędzie, nie? Okej, okay, tu mają nawet zabezpieczenia, widzę. Kurczę, gdzie nas to wyrzuci? No i tu byśmy raczej samochodem nie wjechali, nie? Ciężarówką, przepraszam. Raczej nie można wyjść, co? Nie, wątpię. Zaraz się okaże, że wyjdziemy. O, tu jest jakiś krzyż. Nie ma tu informacji. Nie ma informacji. Tu jest jakiś punkt wjazdowy, nie? No właśnie. A ja się pchałem przez las. Trzeba było tu podjechać. Myśmy chyba nawet kiedyś tu byli, mi się coś wydaje. Tak, bo tam był ten punkt zainteresowań. Byliśmy przy tym punkcie kiedyś. Dobrze, ja śmigam do samo do ciężarówki i widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jestem blisko. Patrz jak on ładnie biegnie, nie? Cyk, cyk, cyk. Myślę, że ktoś przejedzie. Dobrze, zmykamy stąd. Ile nam zostało do końca? O, jeszcze mam po drodze drzewo uszkodzone. Ja sobie to oznaczę to miejsce. Albo nie, niech to będzie niespodzianka. Dwa zakręty, ok. 120 mil, ok, no to robię standardowo. Rozpędzamy się, włączamy turbo i słyszymy się na miejscu.
dobijamy do miejsca docelowego. Ale tu parują tekstury. Dobrze, gdzie mamy dojechać? A, tam z tyłu widzę chłopaka. Czy tam NPC w sumie. Tu jest parkowanie standardowe. A gdzie jest tyłem? Tu koło ciebie, co? Chyba tak, no. Ta przyczepa dziwnie zachodzi, ale jest ok. Mamy to. Gdyby nie te dwa problemy z przerzucaniem, to byłoby 100%, nie? Byłoby. Zauważcie, zrobiliśmy dwie trasy, a mi się w ogóle nie chce spać, ani jeść, nie? A temat załatwiamy tylko i wyłącznie kawami i energetykami, bodajże wodą, nie? Wodą słodką, cukrową, czy tam kolorową, jak zwał, nie? Kolego, coś ci się tu podwinęło? Katowice? Nie widzę, nie? Okej, 210, spoko. Miło. Precyzja 5. No troszkę dostaliśmy obniżoną ocenę za stan ładunku, nie? Ale dziękuję bardzo, temat ogarnięty. Także moi drodzy, w kolejnym odcinku ja postaram się trochę pojeździć. W ogóle zobaczmy, jak my stoimy tu z punktacją. No tu praktycznie nic nie ruszyło, nie? A muszę dobić dwa poziomy, bo chciałbym nową ciężarówkę uruchomić. Do tego czasu troszkę może i się warsztat poprawi, także kupimy coś. Chyba się skupimy na tej części. Ale to zobaczymy jeszcze. Na tą chwilę dziękuję serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystajcie jeszcze raz za subskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej. Okay.